Siemka, siemka. Witam wszystkich na moim warsztacie i czas na 152 unboxing paczki od Tomasza. Patrzcie, ile tego na wadze jest. 22 kilo. Temat normalnie do montażu. Ja się tam spodziewam, co tam jest, bo zawsze od Tomasza paczki na bogato. Tak więc wielkie dzięki, Tomasz, w ogóle za spotkanie, bo mieliśmy tą przyjemność się spotkać w zeszłą sobotę w Mikołowie. Tomasz był przejazdem, ugadaliśmy się, podwiózł mi to. Tak więc wielkie dzięki, Tomasz, za miłe spotkanie, fajną pogawędkę, wymiana zdań. Normalnie było super, tak więc zaraz sobie zajrzymy, co w tej paczce siedzi, w tym pakunku. No 22 kg, takiej niewielkiej paczuste, no to tam będzie sporo złomu. No ale zanim do tego, no jak wiecie, ja cały czas szukam tego noża od Saracena i szukając różnych rzeczy, doszukałem się magnesu z kanału Kryniugie, Krystian. Tu też mieliśmy się kiedyś przyjemność spotkać we Władysławowie. Wspólne, że tak powiem, wykopki. I co jeszcze? Krystian też mnie odwiedził właśnie. Krystian mnie odwiedził w jednym z tam starszych odcinków. Był ze mną pod flamingowym drzewem ze swoim wykrywaczem. Co żeśmy tam wyciągnęli, jakieś elektroniczne spinki, takie rzeczy. Tak więc taka przygoda była, zabawa, świetne spotkanie. No i Krystian, wielkie dzięki. Oczywiście magnesik trafi na nadkole z Flamingwagen, to już historyczne nadkole z piękną dziurą. Korozja postępuje. No i co, jak kanał wykopkowy, to gdzieś tutaj damy obok właśnie kanałów wykopkowych. A więc Emi, idź za ciosem. Grek czarną. No i tak, paczkę trzeba ściągnąć z wagi. Ojojoj, 22 kilo, to trochę waży. Wagę na bok. Paczkę tutaj. Nożyk od nodomowego kasty. Pozdro kasta. Ponacinamy tutaj tylko troszeczkę, bo to tak było tylko tak spięte symbolicznie, żeby nam się to pudło nie rozpięło. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! No tak, jak mówił Tomasz, zapowiada się kopalnia miedzi. Nożyk na bok. Bierzemy rękawice i to wszystko wysypiemy. 22 kg skarbów. Dobrze. To dobrze złapać. O tak, tak. Pyk. Dobra. Jest wszystko na wierzchu. No, no. Patrzcie, jak tutaj kąski mosiądzu w środku są. Tematyka komputerowa, więc będzie tutaj aluminium. Sporo będzie tutaj miedziuchy. Już kiedyś sporo takich elementów zdemontowałem. Wchodzenia z laptopów. Takie trafa. No pięknie. Tu już aluminium. Takie zestawy, takie tematy. Sprawdzimy magnesem. No tak. Aluminium odlew. Jak nic, tutaj mosiąc pobilany. Gruba miedziucha. No Tomek. Tego się spodziewałem. Paczka na bogato. Przejrzymy sobie jeszcze, co tu mamy, co tu jest ciekawego. No tak to wygląda, tak to się prezentuje. Takie redytorki. O, i już mamy aluminium. Piękne, w pięknej postaci. Gigabyte. Chłodzenie procesora. No i tak to się wszystko świetnie prezentuje. Micha się cieszy. Ja oczywiście sobie to wszystko muszę rozsortować, przygotować. Trafa do trafów, kabelki do kabelków.
No i wy wypatrujcie odcinków. Będą ciekawe odcinki z demontażu na przykład chłodzenia do komputerów. Ja też już taki odcinek miałem. Co? Tematyka będzie aluminium, sporo miedzi, trafa, transformatorki, trafa, trafeczki. Tak więc ja sobie tak wszystko fajnie posortuję tematycznie. A tutaj jakiś... No, będzie... Będą piękne kopalnie miedzi, będzie ruda na wagę, a więc ja sobie to wszystko posortuję, poselekcjonuję, tak żeby był ciekawy odcinek, no pewno z tego no to z dwa, jak nie trzy odcinki, tak więc wielkie, wielkie dzięki Tomasz. A tutaj co to jest? Kolejny chyba jakiś ściemniacz czy rozjaśniacz? A nie, no to jest ten przycisk, który jak się przyciska, to obraz jest czarno-biały chyba, nie? Tak? Zobaczmy czy działa. No tak, działa. No, już to nie jest wszystko takie kolorowe. Zrobiło się szaro i ponuro. No, no i jak? Jakie to są kolory? No, sam złom, 22 kg złomu. No nie, wracamy do rzeczywistości. No, i to jest pięknie. Ten włącznik działa, to ja tego nie będę rozbierał. Na targ staroci pójdzie. Taki żarcik, lubię sobie pożartować. No nic, no. Wiaderko będziemy zapełniać, taki typ odcinka. Kolejne paczki jeszcze czekają na otwieranie, ale to musi naprawdę poczekać. Dużo, dużo zapytań jest, bo chcecie wysyłać. No musimy, no nie jestem w stanie, że tak powiem, już teraz tego przerobić. Ale spoko, dam jakąś radę, jakoś sobie to zaplanuję, to pakuję, jadę oczywiście z tym na mój magazyn. Tam będę robił sekcje, selekcje, sortowanie i przygotowywanie, bo tak to ostatnio wygląda, że na magazynie sobie wszystko szykuję. A jak coś mam już tutaj ciekawego, chcę nakręcić odcinek, no to przyjeżdżam z tym tutaj na mój warsztat i na warsztacie działam, no bo na warsztacie już praktycznie już od połowy roku, pół roku gdzieś będzie, już staram się trzymać porządek. Dobrze, nie ma co przeciągać, nie chcę też zajmować waszego czasu. Tomasz, tobie jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki za paczuchę, za chęć spotkania się. Dzięki w ogóle właśnie za fajne spotkanie, za pogadankę, tak to powiedziałem na wstępie odcinka. No, takie skarby cieszą. No i co, no, standardowo, jak się podobało, to zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji mojego skromnego kanału. No i hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!